Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Podpunkt A. Wypisz wszystkie dzielniki liczby 36. Policz, ile ich jest. Sprawdź, czy metoda opisana w powyższej ciekawostce da ten sam rezultat. No i zaczynamy od podpunktu A. Wypisujemy sobie wszystkie dzielniki liczby 36. I no, zaczynamy, wiadomo. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Czyli łącznie 9 dzielników. Ok, teraz mamy to rozłożyć na czynniki pierwsze według tej ciekawostki. Przypominam, że w rozkładzie mamy z tej strony, czyli na liczby, na które dzielimy, są to liczby pierwsze. Czyli takie, które są podzielne przez same siebie i przez 1. No to będziemy mieć tutaj 2. 36 na 2 to 18, na 2 to 9, na 2 już nie możemy, ale możemy na 3. 3 to 3, 3 to 1. Zatem będziemy tutaj mieć 2 do drugiej razy 3 do drugiej. I tak jak mówi ta ciekawostka, chodzi tutaj o wykładniki. No to próbujemy. Tu mamy dwa wykładniki, czyli będzie powiększone o 1, czyli 2 plus 1 razy. Tu mamy 2 plus 1, czyli to będzie 3 razy 3, a to jest oczywiście 9 dzielników. Ok, no to podpunkt B. Ustaj, ile dzielników ma liczba 600. Ok, no to tutaj od razu tym sposobem z ciekawostki robimy sobie rozkład na czynniki pierwsze. Tu oczywiście jest dowolność, od jakiej liczby będziemy zaczynać. Zaczniemy sobie od najmniejszej, czyli od dwójki, na pół 300, na pół 100. 50 i w 150 znów 2 i mamy 75. Oczywiście w tym momencie już nie możemy na 2, ale możemy to sobie zrobić na 3. Będziemy mieć 25, na 3 i na 2 się też już nie da, no to robimy na piątkę. 25 na 5 to 5, 5, 1. I rozpisujemy sobie, że 600 to 2 do potęgi trzeciej razy 3 razy 5 do potęgi drugiej. Zatem tu mamy 3 plus 1 razy. Tu jest 1, no to będzie 1 razy. Tu mamy 2 plus 1. 4 razy 2 razy 3. To 24, czyli liczba 600 ma 24 dzielniki. Która z podanych liczb ma więcej dzielników? No to lecimy to u góry, to na dole. I mamy tak, tu jest do potęgi piątej, czyli będzie 5 plus 1 razy. Tu mamy 6 plus 1 razy 2 plus 1. 6 razy 7 razy 3 to 126. No i teraz tutaj mamy 3 plus 1 razy 2 plus 1 razy 7, czyli tutaj jest do potęgi pierwszej, no to mamy 1 plus 1. Tu mamy 13, no to tutaj też jest 1, 1 plus 1. I 19, tak samo jak poprzednie, będzie 1 plus 1. No to mamy z tego 4 razy 3 razy 2 do potęgi trzeciej. Czyli to jest 8. No to mamy 4 razy 3 razy 8, to jest 96. Czyli liczba A ma więcej dzielników. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę.
i no i już.